8 lat temu trójka młodych Lubuszan założyła firmę fryzjersko-kosmetyczną. Pierwszy salon nie miał więcej niż 20 m2 i dość szybko współwłaściciele zdecydowali się na powiększenie salonu. Tak powstał styl według kobiety i styl według mężczyzny. Tak polubiliśmy nasze klientki, że wręcz nawet z nimi na imprezy chodziliśmy, różnego rodzaju spotkania, na zakupy nawet. Niektóre metamorfozy robiliśmy od początku do końca. No i tak nasz salon się rozrósł do takich rang, że znowu nam było za mało miejsca. Dwa oddzielne salony teraz połączyły się w jeden – salony stylu. Firma mieści się na Niepodległości 20 w Zielonej Górze i zajmuje dwa piętra. Na pierwszym ulokowany jest salon fryzjerski dla pań oraz gabinet kosmetyczny i gabinet masażu. Mamy teraz lokal ponad 130 metrów na górze i tam mamy około 15 osób w obsłudze. W naszym salonie możemy wykonać zabiegi pielęgnacyjne i dla kobiet, i dla mężczyzn, a głównym takim atutem jest zabieg mezoterapii igłowej mezopistoletem. To jest urządzenie medyczne, także polecam. Jeżeli nie macie pomysłu na swoją metamorfozę, w salonach stylu na pewno uzyskacie fachową pomoc. Jest to prawdziwa fabryka kobiecości, ale nie tylko. Teraz jest moda na barbershop. Mężczyźni noszą brody, więc poszliśmy krok naprzód i otworzyliśmy barbershop. Tutaj u nas w centrum miasta Zielonej Góry mężczyźni mogą poczuć się swobodnie, mogą robić sobie różne zabiegi, od tonowania siwizny, pogolenie brzytwą, strzyżenie klasyczne, strzyżenie kreatywne i dodatkowo mogą się dowiedzieć, jak pielęgnować włosy i jak pielęgnować tą brodę świeżo ostrzyżoną. Specjaliści pracujący w barbershopie precyzyjnie odpowiedzą Wam nie tylko na pytanie, jaki zarost jest modny, ale dopasują go do Waszej twarzy czy stylizacji. Nie podlega dyskusji, że posiadanie zarostu, pod warunkiem, że jest zadbany i gustownie dobrany, dodaje męskości. Mamy bardzo kreatywnych fryzjerów, którzy cały czas mają chęć doszkalania się. Barbershop to miejsce z męskim charakterem, o nietuzinkowym wnętrzu i luźnej atmosferze. Oddaj się w ręce profesjonalistów. Zapraszam!